przede wszystkim pytanie o tego gola Patryka Małeckiego. Jak to wyglądało z twojej strony? Dało się cokolwiek zrobić przy tym strzale? Ja myślę, że zrobiłem wszystko, co mogłem, no nawet te piłki musnąłem, no ale chyba strzał był jeszcze lepszy, no i wpadło to tam, wpadło to. Potem udało ci się wyczuć Pawła Broszka, można powiedzieć, że rzut karny uroniłeś. No tak, ale nic z tego nie było, bo no, dobył to i to się nie liczy już. Szkoda tego, że nie wykorzystał tej pierwszej połowy te szanse, żeśmy mogli, mogłoby inne spotkanie. Spory niedosyt macie po tym meczu. Wydaje się, że mogliście tutaj pokusić się co najmniej o remis. Na pewno, bo to już w pierwszej połowie my mali trzy może bramki z tego i teraz też myślę, że na karni się należał po zagraniu Macieka Sadluka w polu karnym ręką, no i szkoda tego, że to pan sędzia nie widział. Sporo się mówiło przed tym meczem właśnie o obsadzie kieleckiej bramki, cały czas ta historia z tym nowym bramkarzem, który tutaj jeszcze nie przyszedł, ale ty zagrałeś dobry mecz i pokazałeś, że jesteś w stanie pomóc drużynie w Ekstraklasie. No tak, po to był okres przygotowawczy, aby się dobrze przygotowała do sezonu, no i treningami i pracą w tych sparingach to udowodniłem, no i teraz tylko muszę trzymać ten poziom i czekam na ten mojego kolegę, który przyjdzie. Ciężkie wejście, musieliśmy gonić, przegrywaliśmy 1-0. Nadziewaliśmy się na groźne kontry Wisły i to przyniosło skutkiem ten rzut karny. Mieliśmy swoje sytuacje, szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Jak twoja rola w Koronie będzie wyglądała tak z perspektywy czasu? Będziesz zawodnikiem, który gdzieś tam bardziej będzie ubezpieczał tyły, czy podłączał się do tych akcji ofensywnych i grał do przodu? Jak dostanę szansę, no w środku jest nas dwóch zawsze środkowych pomocników i wymieniamy się tymi rolami na boisku. Trzeba atakować, to atakujemy, jak trzeba bronić, to trzeba bronić. Można zapobiec takim bramkom, jaką gdzieś się stracili się na 1-0, a Patryk Małecki oddał chyba strzał życie. Nie wiem, musimy zobaczyć to na wideo, bo leciała i leciała ta piłka, chociaż dobry strzał na pewno. Nie wiem, no szybszy doskok do niego, jakieś wybicie z rytmu, musimy to przeanalizować. Dobrze rozumiałeś się już z kolegami na boisku, czy jeszcze jednak potrzebujesz trochę czasu, żeby całkowicie się wkomponować w nową drużynę? Na pewno trochę czasu jeszcze potrzeba, ale mniej więcej już się rozumiemy, wiemy jak mamy dla siebie grać. Troszkę brakuje jeszcze komunikacji, ale to z czasem pewnie przyjdzie samo. Mecz co prawda przegrany przez was jako przez zespół, ale dla ciebie osobiście powrót do Ekstraklasy to chyba rzecz bardzo miła. Tak, jest to bardzo miłe naprawdę. Wrócić na najwyższy poziom w Polsce i mieć szansę zagrania. No wrażenie na pewno mogło być lepiej dla nas, no bo przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać mecz. Niestety się nie udało. I patrzymy dalej, no tak jest piłką. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja, w której prawie zdobyłeś bramkę? Tam nawet nie wiem, czy to nie Żybli wybił piłkę z linii bramkowej, a nie zawodnik Wisły. No prawie robi ta różnica w Polsce, nie? Także niestety, no czasami tak jest. No dzisiaj jest 2-3 sytuacje, najważniejsze, że tak jak zawsze, no piłka myślą w pole karne. Niestety dzisiaj się nie udało, no liczę, że to będzie następny weekend. A tak z perspektywy tych straconych bramek, to można im było zapowiedzieć, no druga to wiadomo rzut karny, ale pierwsza strzał życia zawodnika Wisły. No tak się układa czasami no, w piłku, no i potem 1-0, to Wisła się cofnęła, grała bardzo dobrze na kontratak, czekała nas. No było widać, myślę, że ruszyliśmy w drugiej połowie, żeby wyrównać ten wynik i niestety się nie udało. No. Jak czułeś się we współpracy z kolegami? Na pewno im więcej czasu upłynie, tym będzie to lepiej wyglądało, ale tak po tym pierwszym spotkaniu? No oby, żeby wyglądało lepiej. No. Myślę, że najważniejsze, że ja jestem zdrowy i moi koledzy, myślę, że dzisiaj w miarę to pracowaliśmy nieźle. Mieliśmy parę sytuacji i myślę, że u siebie będziemy grać jeszcze lepiej i wygramy. Grałeś dzisiaj pełne 90 minut, po tym nie w pełni przepracowanym okresie przygotowawczym fizycznie czułeś się dobrze do samego końca? Myślę, że z każdym meczem powinno fizycznie się czuć dobrze, no a co mogę powiedzieć, no wiadomo, że po taka długa przerwa dla mnie, no to po tak 70-80 minuty już czułem, że nie mam za bardzo power w nogach, ale to przyjdzie, no myślę, że przed nami długi sezon i coraz lepiej będę grał ja i cała drużyna.